Witam serdecznie, Vanat 44. Kolejne maluchy przeszły swoją pierwszą wylinkę. One są jeszcze przed rozkarmianiem. Samiczka to była Orange Dream i dopuszczany samiec Cypress, Bambu, Mahogany. Zobaczymy, co tutaj powchodziło. Jak widzicie, na pierwszy rzut oka widać, że wszedł tylko jedno bambu, ale to zostawimy go na koniec, a resztę wyglądają na takie trochę szaraki. Ogólnie rzecz biorąc, porozbijały mi się tutaj geny. Jak na takiego samca powinny wyjść fajne różne kombinacje, a wygląda na to, że tutaj w większości wszystko to są prawie jednogenówki oprócz tego bambu. A resztę, no to niestety tutaj jakby nie dopisały statystyki. Zacznijmy może po kolei. Tu mamy samca albo samiczkę, bo wiem, że mam parkę mahogany. Ciemne węże. W poprzednich filmikach już Wam pokazywałem. One się dość mocno ze sobą różnią. Zobaczcie, ten ma na przykład takie pasy i te alienheady troszkę połączone, ale to jeden jak i drugi to są mahogany. Tu mamy fajnego samczyka. Z niego się w miarę cieszę. Nie wiem, czy go zostawię, czy nie, ale zobaczcie, jest po prostu świetny. To jest samczyk, no uspokój się, Cypress. Zobaczcie, jak on fajne te boczki mu się tu zrobiły. Naprawdę to wygląda super. Nie chcę się te węże uspokoić. Wszystkie są takie z tego zniosu. Dzikie. Fajny jest ten Cypress. Szkoda, że tu jeszcze coś nie weszło. Że jest to czysty Cypress, ale na tym genie najbardziej mi zależało. I siadł jeden samczyk. Szkoda, że nie samiczka, no niestety. Mam dwie tutaj, też parkę Orange Dream. I zobaczcie, ten na przykład wygląda dość standardowo. Jak na Orange Dreama. Standardowy, żółciutki wężyk. Ale drugi wygląda już zupełnie, zupełnie inaczej. Nie wydaje mi się, żeby tu wszedł jakiś dodatkowy gen. Tylko on po prostu jest taki ładny. Zobaczcie, jak jest fajny. Czekajcie, pokażę Wam tu bok. Z boku najlepiej widać. Zobaczcie, no jest jak na Orange Dreama konkretnie. Wydaje mi się, że tu nic więcej nie weszło, ale prezentuje się fajnie i dość mocno różni się od tamtego drugiego. No i ten trochę wąż zagadka, bo patrzyłem na internecie, jak wygląda bambu mahogany, bo pierwsze co mi przyszło do głowy to, że jest to kombinacja tych dwóch genów i on tak najnormalniej w świecie nie wygląda, więc tu chyba coś jeszcze weszło, ale co? Bambu mahogany, który widziałem na zdjęciu, czekajcie, bo mi tu wyłażą te węże, były dużo, dużo ciemniejsze, a jeszcze dodatkowo Cypress może tu wszedł? Może tak być, że tu jeszcze Cypress wszedł, bo Orange Dream powinien dużo bardziej zmienić kolor. Więc dajcie znać, co myślicie na temat tego samca. Czy coś tu jeszcze powchodziło? Słuchajcie, że wszystko mi pozrzucały. No nie, no. Szlag mnie trafi. Nie jestem w stanie ich ogarnąć po prostu. Rozłażą się we wszystkie strony. No, tak więc taki troszkę rozczarowujący znios, ponieważ no może ten rzeczywiście bambu jest fajny. Cypress jest spoko, ale no porozbijały się te geny całkowicie. No cholera jasna! O, a teraz grzecznie. Dostały opieprz i siedzą.
Tak to z tymi wężami jest. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za dotarcie do końca tego materiału. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Bye.